Nasze teamy rozpoczną pierwszy dzień swojej pracy. Mam nadzieję, że to będzie dla nich ekscytujący i udany dzień. Także może powróćmy do nich, bo za chwilę się obudzą. Co tam u nich słychać? No, jeszcze sobie śpią w tych swoich marnych łóżeczkach. Wszystko tutaj wygląda naprawdę tak troszkę rustykalnie nawet, można powiedzieć. Włączę światła, bo jest tutaj dość ciemno. Mamy mało okien. No i takie dość ciemne pomieszczenie. O matko! Sara, wstawaj. Jedz coś, Boże. Jedz resztki, surówkę. Wieczorem Rebeka przygotowała surówkę, także mamy co zjeść. W ogóle wszyscy muszą wstać. O, mamy tutaj bardzo małą przestrzeń i mam nadzieję, że Simy się nie pobiją o lodówkę. Patrzcie na strój Rebeki do spania. Czyż ona nie jest słodka? I te kapciochy cudne. Sara, co ty masz na sobie, bo już zapomniałam? A, no tak, coś oczywiście sexy. Okej. Wow. Co to ściany mamy postawione? Dobra, to ściągnę je, bo jest za mało miejsca na to, żeby mogły być postawione. No. Jedzmy sobie szybciutko. Zaraz przyjedzie po nich pewnie auto. O, chyba po Sarę najszybciej przyjechało. O matko, ale okropny strój. Może trzeba będzie tutaj nad tym popracować, żeby strój do kariery jej wybrać też. No, ale myślę, że Rebeka się cieszy, że została sama z Nikiem. A co on tam robi? Czy coś im jest potrzebne? No w sumie Nik mógłby wziąć prysznic. Weź prysznic, chłopie, a coś tu jest brudnego. No, Rebeka za ciebie pozmywa, bo ma do ciebie złabość. Podlizuj się szefowi. Może na razie biznes jak zwykle, żeby trochę wykazać się umiejętnościami, a później dopiero zaczniemy się podlizywać. Rebeka sobie posprząta. Kiedy po nią to auto przyjeżdża? Za 2 godziny zaczyna, a Nick za 3. Dobra. Mam nadzieję, że trochę pieniążków nam dzisiaj wpadnie. Może przynajmniej uda się kupić alarm. Nie wiem, czy już z tą kwotą byłoby nas stać. Mamy 969 simoleonów. Trochę mało, więc na razie nie chcę przesadzać. O tak, Sara Ellis właśnie po raz pierwszy poszła do pracy. Teraz następne 50 lat codziennej charówki i będzie mogła odpocząć. Uhu! Jest na co czekać. Czy po Nika przyjechało auto? Bo słyszę, że coś trąbi. Nie, po Rebekę przyjechało. No tak. O mój Boże, co to są za buty? Halo. Dlaczego ona nie ma okularków na sobie? No, trzeba się tym strojem z kariery zająć. Widzę, że Nick też już się przebrał. No, nawet jakoś to wygląda. Ale ty masz jeszcze trochę czasu, chłopie. Także mógłbyś poćwiczyć. Sobie poćwiczyć troszkę. Jak będziemy mieli więcej pieniędzy, to powysyłam ich na różne kursy. Na razie sami będą musieli tak doskonalić swoje umiejętności. Cholera leje. A festiwal lata przyjechał i chciałam, żeby dzisiaj na niego poszli. Mam nadzieję, że przestanie padać. Okej, Rebeka zaczęła pracę. Co ty tam robisz? Biznes jak zwykle, spoko. Nick też idzie do pracy. I tak, wszystkie nasze simy coś robią. O właśnie, trzeba tą gazetę odwołać po prostu. Żeby nam nie przynosili tego, bo one się tylko psują, a my i tak z nich nie korzystamy. No właśnie. Trzeba będzie to zrobić. Tutaj kosz mamy na samym dole, przy schodach. O, nasz domek. Czyż nie wygląda słodko?
W sumie już się nie mogę doczekać, kiedy będziemy mogli go trochę poszerzyć. Tutaj jakby ta ściana... Aha, tutaj mamy taki troszkę taras jakby. Czy można by było z tego zrobić, gdyby tu była podłoga? Dobra, Nick też podjął już pracę, co tam robi. Biznes jak zwykle jest super. Mam nadzieję, że nie trafi do więzienia. W sumie mogłam mu dać jakąś cechę kleptoman albo coś takiego. Ale zawsze możemy dążyć też do tego, żeby zdobyli kolejną cechę przez uczestnictwo w jakiejś grupie społecznej. Zawsze, jeżeli nie będzie nam się chciało po prostu kumplować z kujonami albo z innymi grupami, to za punkty tam szczęścia życiowego będziemy mogli sobie kupować wpływy. Tylko po to, żeby zdobyć w przyszłości tą cechę. Okej, Sara, ty już skończyłaś. Co tam u ciebie? Dobra, wróć do domu, szybko się umyj. I coś ci wymyślimy. O, Rebeka jest bardzo zestresowana. Ma prawie zerowy poziom zabawy. Jest też głodna. No też by było dobrze, żeby wróciła do domu. Nie mamy pieniędzy, żeby się szlajać po jakichś... restauracjach na razie. No i mamy 1367 simoleonów. Poczekam, ile będziemy mieli kasy, jak Nick skończy pracę. O, Sara już wróciła. Dobra. Ściągnij z siebie te szmaty. Przestało padać? Super. Wybierzemy się później na festiwal lata. Zmień strój. Na co dzień. Może wizytowy. Wizytowy. Ach, bez sensu to zrobiłam, bo po prysznicu ona i tak się przebierze w tym na co dzień, no ale dobra. Rebeka, co ty potrzebujesz? To zjedz sobie, przyjedziesz. A Nick jeszcze nie skończył. Przyspieszymy tutaj troszkę tempo. Czy mi tutaj radia brakuje, żeby sobie tu postawić i żeby ono po prostu leciało? On to też im poprawia humor. Zaczekamy na Nika i pójdziemy sobie na festiwal. Przeczytaj kodeks mafioza, by poprawić swoją ocenę i relacje z szefem. Okej, przeczytamy. Lubię takie wyzwania. To są wyzwania najłatwiejsze, gdzie można książkę przeczytać i tyle. O matko, Nik zarabia najmniej, nie? To jest jakaś żenada. Poniżej 100. Dobra, posprzątaj. Jesteś tak bardzo zestresowana, to oglądaj telewizję. Albo lepiej będzie, jeżeli weźmiesz w sumie prysznic. Dobra, nie sprzątaj tego. Sara pozmywa tym razem. Jezu, idź się myć, kobieto. Nie będziesz bajki dla dzieci oglądać, najlepiej. O, jest już trochę późno w sumie. Tak czekam na tego Nika, czekam, a czas ucieka. Dobra, wyskakuj spod prysznica i pojedziemy sobie teraz na ten festiwal. Wow! Co mi się tu dzieje? Ok, zobaczymy, jak festiwal będzie tutaj wyglądać w tym mieście. Zobaczmy. Jest dość pochmurno. No, tak na obrzeżach są te różne atrakcje, no ale coś tu jest, zawsze można coś porobić. Spoko. Mało ludzi jest tutaj na miejscu. Całe szczęście, że jak oni biorą taksówkę, to nie muszą za nią płacić. No, szybciutko, szybciutko. Mamy 1465 simoleonów. Jesteśmy już wszyscy tutaj na miejscu. Myślę, że fajnie by było uszczelić sobie jakąś fotę wspólną. Gdzie jest ta budka do robienia zdjęć? Tutaj.
Dobra, Nik, zrób sobie zdjęcie z dziewczynami. Czemu nie? Widzę też, że Nik jest trochę głodny, więc może jakieś zawody? Zawody w jedzeniu, nie wiem czego to jest. To są hot dogi, dobra. Weź udział w zawodach z dziewczynami. Co jest? Nie! Och, nie wiem, czy teraz dziewczyny same wezmą. Tak, dziewczyny tylko wezmą udział. O Jezu, Nik, ale zawaliłeś naprawdę. Dobra, weź, kup sobie jeżynowe lody. Niech ci będzie. Ciekawe w ogóle, ile one kosztują. Tutaj napięcie przedkonkursowe. Ciekawe, kto wygra. Mam nadzieję, że któraś z naszych. No, Sara, dajesz. Rebeka, co robisz? Nie ociągaj się. Szybciej! Mam nadzieję, że też żadna Simka tutaj nie umrze. Kurde, przegrałyśmy. Nie, nie kupuj jedzenia. O. Malinowy romans po zjedzeniu lodów. Dobra, co by tu jeszcze można było zrobić? Można poskakać na trampolinie. Ale może pojeździmy sobie na wrotkach. Jak tam dziewczyny? Dajecie radę jakoś? Dobra, nie wygraliśmy. Ale najważniejsze, że też żadna chyba nie ma mdłości. A, to dobry znak. Tak myślę, że mogłyby się trochę ze sobą pogadać. Rozmawiaj o książkach. Nie wiem, czy Sarę to zainteresuje. Dobra. Kto Nik sobie radzi? O, wiecie co? Niech on przestanie jeździć i niech pozbiera trochę kwiatków. Dlatego, że można fajnie na nich tutaj zarobić. Przynajmniej na niektórych. Troszkę tutaj tych kwiatków jest. O, policja przyjechała do kogoś. Patrzę, czy gdzieś jeszcze mamy jakieś kwiatki. O, grzybek jakiś. Dziewczyny też mogłyby pozbierać. Oj, Sarze chce już się spać. No pięknie. Podnieś. Podnieś. Dużo tych kwiatuszków tutaj. Czy Rebeka mogłaby jeszcze coś pozbierać? Tutaj chyba może. Kiedy indziej pogadacie, jak kwiatków nie będzie do zbierania. Mam nadzieję, że coś zarobimy, kurczę, na tym. Chcesz pograć w kręgle? Na pewno. Nik, gdzie ty jesteś? No, tutaj jacyś simowie się nie dogadują. Mam nadzieję, że też nikt nie dostanie uczulenia na kwiatki. Czy jest tutaj jeszcze coś do pozbierania? Jak Rebeka? Jeszcze ma trochę kwiatków.
do roboty. To Sara jak zbierze, to może chwilę pogadać z Nikiem w sumie. Rebeka, jak ci idzie? Nik tylko... No. Właśnie, już widzę, że on się zabiera po prostu do jeżdżenia. Jeszcze tą książkę musi przeczytać kiedyś. Rebeka, popuśćaj się trochę. O, właśnie, no i ma alergię. Jak nazbieramy punktów życiowych, to później im kupię właśnie tą super odporność, bo wtedy nie chorują i trochę ułatwia sprawę. Nie, nie romantyczne, tylko... O Boże! Przyjazne. Troszkę porozmawiamy. Plotkuj. Jestem ciekawa, ile na tych kwiatkach zarobimy. Jakieś ploteczki tutaj rozpuszczamy, widzę. Pochwal, może jeszcze jakaś piątka, może komplementuj. A Rebeka jest trochę wycofana i się tutaj huśta. Czy to jest kwiatek czy grzybek? Nie, jakieś nasionko. To na razie nie będziemy go zbierać. Dobra, to jedźcie do domu, bo trochę widzę, że spać wam się chce. Wziąłeś szczepionkę. Nie, przeżyjesz jakoś. 2 dni to nie tak dużo. 5. Zerwać tyle dzikich kwiatów. Nie wiem, czy jeszcze będziemy zrywać. Nie wiadomo, czy będzie na to czas w ogóle. Okej, jedziemy do domciu wreszcie. A co te nasze simy potrzebują? Na pewno Nick jest głodny. On by mógł sobie coś zjeść. Rebeka. Może Sara niech pójdzie do toalety. A Rebeka nam zadzwoni, żeby nie przynosili nam tych głupich gazet. Usługi, zadzwoń po usługi. Sprzedamy pierwszego kwiatka. Za 400, super! Drugi też za 400. Ten za 10. To może, skoro kosztuje tylko 10, to wykorzystamy go do ozdoby. Trochę milej się tutaj zrobię w domku. No dziewczyno, ja kazałam ci coś robić, a nie się przeciągać. Boże, ale to ich mieszkanko jest malutkie. Anuluj subskrypcję gazet. Super, anulowana. Co ty jeszcze potrzebujesz? Potrzebujesz siusiu zrobić. A co tu jest brudnego? Niby. Nie ma tu nic brudnego. Nie wiem, o co je chodzi. Brudne otoczenie. Nie mam pojęcia. Co mi się to dzieje? Dobra, ty chyba wytrzymasz do rana. Idź spać. Już w sumie jest późno, a rano muszą wstać, więc... Dobra, nikt jeszcze weźmie szybki prysznic, bo później się nie zdąży wyrobić. Chociaż w sumie on najpóźniej wychodzi do pracy. O dzień wypoczynku za kilka dni, pewnie w czwartek, bo zawsze w czwartek są te święta. Uwielbiam, jak simy to robią. Śpiewanie pod prysznicem. Dobra, te kwiatki posprzedajemy. 14. No, też go wykorzystamy do ozdoby. 36. 360. Ładnie. 9. A, no dobra, sprzedamy. Już nie mamy gdzie tego stawiać. Sara. 14. 14. 360.
68. U Rebeki chyba jeszcze coś zostało. 75. Nie, 68. Dobra. I tym sposobem mamy 3194 simoleony. I od razu im kupię, wiecie, alarm, żeby nikt ich nie okradł, chociaż nie wiem, co można by tutaj było ukraść. Dobra, ten alarm jest dość drogi. 895. Dobra, 2000 nam zostały. 2000. Myślę, że dobrą inwestycją byłoby kupienie Nikowi sztaluk. Dlatego, że on mógłby się tutaj rozwijać i, no wiecie, sprzedawać później te obrazy. Nie mamy gdzie tego w domu postawić, więc ja to postawię tu. Trudno. Dobra, został nam 1999. Nie wiem, czy jeszcze jakieś nagłe potrzeby mają. Więc na razie zostawimy to tak, jak jest. Także kolejny ekscytujący dzień w Twin Brook nam minął. Zapraszam na kolejny odcinek. Trzymajcie się, pa, pa.